Pierwotnie malowanie miało rozpocząć się jeszcze w tym roku. Zmiana podyktowana jest pogarszającą się pogodą i koniecznością wybrania osób, które będą mogły uwiecznić swoje dzieła na ekranach. To jest kwestia promocji lokalnych artystów. Chcemy udostępnić im ekrany akustyczne pod ich sztukę. Z kolei te osoby pokryłyby koszty pomalowania ekranów. Każda z osób, która zgłosiła się do projektu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, musi dostarczyć próbki swoich prac. Wiadomo, że te malunki nie mogą zawierać żadnych obscenicznych, wulgarnych haseł, nie mogą rzeczyć nienawiści, nie mogą nikogo obrażać. Tematyka może być związana na przykład z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, ewentualnie komunikacją rowerową, ale nie jest to warunek. Do pomalowania są ekrany o długości 150 metrów i wysokości 3 metrów. Chęć ich pomalowania wyraziło blisko 30 osób.